Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Przychodzę znowu do Was z holem zakupowym. Takim holem, że to będzie taki hol mishmash, wszystko kosmetyki, do domu rzeczy i tylko jedna rzecz taka ubraniowa, czyli buty. Więc tak, zacznę od kosmetyków. Kupiłam znowu kolejny Healthy Mix, mój drugi. Znaczy trzeci, bo tamten miałam 53 numerek, teraz mam 52, ten 52 jest najbardziej, jak najbardziej na tak. I znowu kupiłam ten 52, to jest Bourjois. Kupiłam też krem do rąk z E45, jak ktoś ma bardzo suche dłonie, tak polecam ten krem. On 2 funty kosztuje z Superdrugu, także fajna sprawa, no i faktycznie daje radę, są takie dłonie fajne i miękkie. Następną rzeczą kosmetyczną pokazywałam Wam już w tym filmiku, makijaż dzienny. Ten taki błyszczy, tą farbkę ze Slika, ten bardzo fioletowy kolor Foundation Purple 431. Zrobię Wam swatch, on 4,99 kosztuje w Saver, dobrze mówię? Superdrugu, Saver, Superdrug, zawsze mi się myli. W Superdrugu, on ma taki kolor. Taki fioletowy, ciemny. I następne, co kupiłam, właśnie pokazywałam Wam też w tym filmiku, makijaż dzienny, którym właśnie malowałam sobie usta. On tak się nazywa. Tutaj jest nazwa. Taki nude, też zrobię swatche. One 3,50 kosztują. To jest Makeup Academy. Power Pout Acrylic. Tak wygląda. I na drugi dzień ja kupiłam ten. Na drugi dzień też poszłam wtedy, co ten makijaż wykonałam. Tak Wam chyba tam wspominałam, że poszłam po następny kolor, taka fuksja Infinity, tak się nazywa. Ten jest bardzo fajny i warte ceny, te 3,50 jak najbardziej, nie tak ten ze Slika 4,50, w ogóle porażka, bo pęka, ale tak Wam mówię, miałam sposób na to, że nakładam z SN błyszczy taki bezbarwny. I tutaj jest Slik. Tu jest właśnie ten z Makeup Academy, ten nudziak, a tu jest taki, taka fuksja ciemna. Tylko że kamera nie odda tych kolorów, no niestety. Ale tak właśnie wyglądają te kolory. Następnie co kupiłam, no to kupiłam dwie takie rzeczy jak Argan Oil z tej firmy. Skarpety nawilżające. Kupiłam je w Saversie za funta. One tak właśnie wyglądają. Z Argan Oil. Zobaczymy, jak działają. Na pewno przetestuję z miłą chęcią. Następnie, co kupiłam, też do rąk takie rękawiczki. On się trzyma na 20-30 minut. Też za funta z tej firmy. Takiej nieznanej bardziej, nie wiem. Może w Anglii jest znana. I też właśnie jestem ciekawa. Przetestuję na pewno. I następną rzeczą, którą właśnie kupiłam. Nigdy nie zwracam uwagi na tą firmę W7. Nie wiem, no jest też taka pewnie jak z Makeup Academy albo Makeup Revolution, może nawet gorsza, może nawet lepsza, nie wiem. Ale co mnie zaciekawiło, w Peacocku, bo w Peacocku ją mają właśnie taką taką szafę graficzną. Ten Peacock z ubraniami. I to takie zaciekawiło mnie właśnie szablony, bo zawsze te szablony chciałam do brwi. Chciałam je właśnie na eBay, od eBay, nie wiem, funt 50, po 3 funty różnie. A jak miałam właśnie takie, one są właśnie w takim stylu, tak wyglądają, właśnie jakie mam ochotę, czy bardziej groźne, czy takie łuk tylko podkreślić, do brwi. One tylko 2 funty kosztują. O, i tak wygląda, jak się właśnie je powinno stosować. 2 funty, także spoko. I właśnie też tak później rzuciła mi się ta firma, bo powiedziałam, że takie coś fajnego jest, nie muszę zamawiać, tylko znajdę stacjonarnie w sklepie, to jest super. I byłam w takim shoppingu. I tam było stoisko, czyli w takiej galerii, tam było takie stoisko, też to W7, i zwróciłam uwagę na to właśnie do konturowania. Tak to wygląda, że tu jest taki bronzer, a tu jest chyba primer. Highlighter, primer, coś takiego pisze. Taka baza z highlighterem, tak. To tak wygląda. I to się to zaciekawiło i to 6 funtów kosztuje, też także fajna cena. To jest taka paletka, bronzer, baza czy highlighter, mniejsza z tym, i tak wygląda. Zawsze można sobie spróbować i też przetestować, jak to będzie działało, w ogóle jak to będzie wyglądało, czy się będzie rozmazywało, czy się będzie trzymało.
Także można wypróbować sobie, zobaczyć, a kiedyś tam na jakąś większą okazję, czy na jakąś imprezę, czy na jakieś wesela, śluby, można zawsze taki makijaż sobie bardziej wyrazisty zrobić. I do tego jest taki fajny pędzelek, taki malutki do konturowania. Jest taki fajny, taki mięciutki, jest taki, jest coś z Real Technisco, taki jest właśnie taki sztywny, bo jest krótki. Jest taki, że tak się strasznie, wiecie, ugina. Jest taki fajny, taki do konturowania. Bo ona właśnie na nos. Fajne, już nawet tu delikatnie. I nawet jak to nie będzie takie fajne dla paletka, to pędzel mi zostanie, na pewno go zatrzymam, bo jest fajny. Nawet właśnie tutaj nos, czy coś, czy tutaj delikatnie taką kreskę sobie zrobić bronzerem. Także to fajne. 6 funtów tylko, taki zestawik. I następnie, to już takie tyle kosmetycznych, tak, to wam wszystko pokazałam. Następnie, co byłam w Funciaku, kupiłam właśnie takie, jakby, to jest na świeczki, takie małe organizery, a ja wam wspominałam w tym filmiku moja organizacja kosmetyków, brakowało mi czegoś na takie patyczki kosmetyczne. I tu kupiłam sobie właśnie taki jeden, czyli no, to jedno kupiłam razem, to razem, za funta. Jedno jest takie z motylkiem, takie niebieskie, a drugie jest nie z kwiatkiem, tylko z ptaszkiem. I to jest właśnie na świeczkę, bo to jest typowe na świeczkę. I to wzięłam, zostawiłam sobie u mnie na biurku, stoi, dlatego że mam ten organizer z TK Maxx, taki niebieski, więc ten niebieski pastelowy też sobie zostawiłam na patyczki. Tu ona stoi, a tu jest po prostu świeczuszka, jaka z Yankee Candle, taka malutka. Także to tak wygląda. Fajna sprawa, za funta takie dwie rzeczy można, mogą się przydać, czy to na świeczki, czy coś. I biało-czarne też by oczywiście. I jeszcze co w Funciaku kupiłam taki kielich. To jest taki kielich na desery. Fajna sprawa, czy na koktajle. Ja to kupiłam 3 właśnie i 3 funty tylko zapłaciłam. Fajne. Czekałam czegoś takiego. W IKEA widziałam za funt 50. W innym takim sklepie, nie Homebargate, tylko Home & Dium, widziałam za 2 funty. 2,10 chyba. Także za funta, no hello. Super. Jakby ktoś szukał takiego czegoś, to w Funciaku. Za jednego funta. Nie ten za 99 pi, tylko za jednego funta tam znajdziecie takie. Fajna sprawa też. Następnie co byłam w Homebargate'ie, kupiłam taki pojemniczek, taki turkusowy, na kosmetyki właśnie takie do łazienki, na jakiś szampon, odżywkę, maskę. Tak wygląda właśnie, żeby to tak się, wiecie, nie rozlewało, nie takie koszyki, to są jakieś klinowe czy coś w takim stylu, wiecie, tylko taki plastikowy i on zawsze go można umyć, wyczyścić. I tu mamy właśnie, bierzemy sobie, trzymamy i fajna sprawa. To kosztowało funt 29 albo funt 49 w Homebargate'ie, także fajna sprawa też. I jeszcze w Homebargate'ie kupiłam taką śmieszną butelkę do picia. Tu ma tą słomkę, coś nie wygląda, w takim liliowym kolorze. Ona wygląda tak jak właśnie taka butelka do mleka, coś takiego. I to się właśnie przez to pije. Chciałam sobie kupić ten taki kubeczek jak słoik, taki zakręcany. Ale coś takiego mam, tylko że szklane, jest taki uchwyt i kształcie słoika i tutaj ma tą rączkę. A mi chodzi o ten taki też zakręcany, co ta słomka też nie chodzi. Myślę, a po co mi takie same rzeczy, taka fajniejsza butelka, coś innego. I tutaj mam właśnie wodę. Jak ktoś taki lubi gadżety do domu, jak najbardziej na tak. I to tylko 99 pi. Homebargate, też fajna sprawa. Następnie co tutaj kupiłam, tu już chyba wszystko wam pokazałam, takie drobniejsze rzeczy. Już zbliżamy się do końca. Następnie kupiłam taki kosz na brudne ubrania, tu ma takie fajne rączki, takie jakby, nie wiem, taki sznur, fajnie to wygląda. I taka wygoda, bo zabieramy to i idziemy pod pralkę. Wiadomo, że w pokoju się rzuca brudne ubrania, także przynajmniej jest taki pojemnik na jedną, w jednym miejscu, na pewno wygodniej w takim czymś nieść ubrania brudne niż w ręku. Także takie fajne coś kupiłam i to 5 funtów tylko. Bo wcześniej miałam takie inne za 3,50 też, różne właśnie w Primarku, to fajne rzeczy można znaleźć. Ja tylko byłam w Primarku właśnie wczoraj, dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota i tylko jedną rzecz kupiłam, także jak najbardziej na tak. A co sobie wczoraj też kupiłam, w sobie wczoraj właśnie kupiłam tylko buty, słuchajcie. To są buty Neon, oczywiście z Adidasa. To jest rozmiar trójeczka, takie neonowe, tak wyglądają, takie jaskrawe kolory. Oczywiście kamera to przekłamuje te kolory, a tu jest taki faktycznie turkus, róż. Tu jest taki turkusowy też napis.
Tu ma paseczki różowe, tutaj fiolet, a to jest ciemniejszy fiolet, to wygląda w ogóle jak jakiś bordo, ale to jest ciemny fiolet. Tu mają takie fajne sznurówki, takie brokatowe jakby, fajnie to wygląda. Ja lubię coś typu takich bucików, takich adidasów, tak samo jak New Balance, co mam te takie fioletowe, chyba model 501, to coś typu takiego wyglądają, fajna sprawa. To są na dziale dziecięcym, je znalazłam, to jest trójeczka, tak jak mówiłam, rozmiar i za 27,99, także z 30 chyba 5 przeceniona na 27,99, także fajna cena, takie buciki, niecałe 30 funtów, a fajnie wyglądają, takie wygodne, dzisiaj nie chodziłam, także fajnie się w nich chodzi. I tutaj są dwa, także tak wyglądają. No, szkoda było jej nie, bardzo piękne kolory, takie jak lubię, takie wiecie, neonowe. Także to by był mój haul zakupowy, taki miszmasz. Mam nadzieję, że Wam coś tam przypadnie do gustu, że Wam coś się spodoba, jak ta błyszczyk farbki, też są fajne. No tego jestem ciekawa, dam na pewno Wam znać, może zrobię jakiś makijaż, jak mi będzie wychodziło. To też szablony są ciekawe. No, krem jest najbardziej, tak. No i oczywiście burżuła, to co przetestowane, to wiem, że na pewno ok. No, to się cieszę, niby taka mała rzecz, a fajna, bo te ładnie patyczki wyglądają kosmetyczne w tym. Ups, prawie. No, także żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie. Buziaczki i do następnego. Pa!